Dobry wieczór. Paweł Grzybicki zajął drugie miejsce w międzynarodowym turnieju zapaśniczym w stylu klasycznym w szwedzkiej miejscowości Haparand. W finale wagi do 100 kg przegrał on z Rumunem Wasile Andrei. Czołówka kolarzy przełajowców spotkała się w niedzielę w Rzymie. Na starcie wyścigu zaliczanego do europejskiego szalanżu stanęło 54 zawodników z 11 krajów, w tym reprezentacja Polski. Zwyciężył będący od początku sezonu w znakomitej formie młody kolarz holenderski Martin Hendricks, wyprzedzając ubiegłorocznego mistrza świata Majka Kluge z Republiki Federalnej Niemiec i czołowego kolarza czechosłowackiego Petera Hricza. Piąte miejsce zajął nasz reprezentant Grzegorz Jaroszewski, a Jan Wiejak finiszował na siódmej pozycji. Pozostali reprezentanci Polski uplasowali się w końcu drugiej dziesiątki. Francuz Pierre Durand na koniu Japlu wygrał konkurs skoków przez przeszkody podczas zawodów w Bordeaux. Zwycięstwo osiągnął on po dwóch rozgrywkach, co świadczy o bardzo wysokim poziomie konkursu. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Liza Tarnapol na Adamie, a trzecie inny reprezentant gospodarzy Hubert Boady na koniu Lichon. Dzięki zwycięstwu w Bordeaux Durand objął prowadzenie w klasyfikacji Grupy Europejskiej Pucharu Świata. Zgromadził on dotychczas 40 punktów i wyprzedza o 3 punkty Paula Schockemele z Republiki Federalnej Niemiec. Najciekawszym meczem 16 kolejki hiszpańskiej ekstraklasy były derby Madrytu, Atletico-Real. Zawodnicy Atletico grają w koszulkach w paski. Mecz, jak to często bywa w spotkaniach derbowych, zakończył się remisem 1-1. Prowadzenie dla Atletico zdobył w 58 minucie Jesus Landaburu. Oto ta sytuacja. Na wyrównanie kibice Realu czekali zaledwie 60 sekund, a zdobywcą bramki był doskonale znany z ostatniego mundialu Meksykanin Hugo Sanchez. Remis Realu skrupulatnie wykorzystała Barcelona, wygrywając w Pampelunie z Osasuną 2-0. W tabeli prowadzi Barcelona 24 punkty przed Realem 21 punktów. Wyznaczyli sobie spotkanie kolekcjonerzy pamiątek sportowych z całej Polski. Przyjechali, by tutaj wymienić między sobą albo kupić znaczki, plakietki, różnego rodzaju programy sportowe. Nie jest to bierne oglądanie sportu, ale właśnie poprzez zbieranie pamiątek sportowych jest to traktowanie sportu przez duże S. Ogólnopolskie giełdy są co 3 miesiące, a w poszczególnych regionach mniej więcej co miesiąc spotykają się ci wariaci, którzy prawda, wydają pieniądze, denerwują się, bo to są emocje. Jest to jakaś mała historia sportu w znaczku metalowym. Coś dla panów lubiących tak zwane silne kobiety. Sława płeć dała dowód swojej siły podczas czwartych mistrzostw naszego globu w kulturystyce. W wadze lekkiej zwyciężyła Renata Holland-Zerefen, zaś w średniej najlepiej zbudowaną okazała się Gundi Freder, również z Niemiec Zachodnich. Wprawdzie pokazujemy kulturystki, ale zachwyceni nie jesteśmy. Była to już ostatnia sportowa informacja dziennika. Dziękuję.